Program powstał we współpracy z miastem Bełchatów w ramach projektu unijnego budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów oświetlenia w osiedlu Politanice, przebudowa ulicy Rzeżewskiego. Dziś w strefie biznesu o inwestycjach w Bełchatowie. Miasto dynamicznie się zmienia, przebudowano całe centrum, powstają atrakcje turystyczne. Gmina inwestuje również w układy drogowe. Ulica Rzeżewskiego, jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Ulica, która wprowadza ruch z kierunku Piotrkowa właśnie do Bełchatowa. Jeszcze do niedawna miała standard ulicy, która nie posiadała stosownych urządzeń, które przystają do ulicy miejskiej. Od kilku lat powiat bełchatowski wspólnie z wszystkimi gminami powiatu realizuje zadania drogowe. Najwięcej takich zadań realizowanych jest wspólnie z miastem Bełchatów. Chcemy, aby te drogi przystawały przede wszystkim do standardów dróg miejskich, ale także dawały poczucie komfortu i bezpieczeństwa korzystającym z tych dróg. Czyli tutaj częściowo podzieliliście się wspólnie kosztami przygotowania tej trasy. Od wielu lat w powiecie funkcjonuje taki program, według którego finansujemy zadania drogowe na drogach powiatowych wspólnie z gminami, partycypując w kosztach 50-50. A dlaczego ta droga ma takie duże znaczenie? Jest to szlak komunikacyjny łączący Bełchatów z Piotrkowem. Przebiega przez Bełchatów, ale także gminę Bełchatów, aż do Bogdanowa, czyli gminy Wola Krzysztopolska i Piotrkowa Trybunalskiego. Odciąża w ten sposób Krajową Ósemkę i tędy możemy się komunikować właśnie z Piotrkowem, omijając zatłoczoną Ósemkę. Ta przebudowa na razie kończy się tutaj jakieś 150 metrów dalej. Czy są kolejne plany na następne odcinki? Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie rozstrzygnął już przetarg na kontynuację tej inwestycji i budowę drogi powiatowej od granic miasta Bełchatowa do Dobiecina, a dalej będziemy się starali budować do Postękalic i w kierunku powiatu piotrkowskiego. Czyli jeżeli uda Wam się to zakończyć, to jaki to będzie odcinek? Będzie to odcinek około 6 km drogi utrzymanej w naprawdę dobrym standardzie komunikacyjnym. Przede wszystkim droga będzie poszerzona. Przedtem było takie niecałe 7 metrów, 6,50, 6,70, zależy w którym miejscu. Teraz ta droga będzie miała szerokość 7 metrów. Przede wszystkim zmieni się cała konstrukcja. Wszystkie te warstwy konstrukcyjne będą dużo mocniejsze i na nośność, także mamy nadzieję, że po prostu no, wytrzyma to przez długie lata. Co jeszcze się pojawi? Poza tym no, pojawią się ciąg pieszo-rowerowy, ciąg chodników. Będą wykonane zjazdy do wszystkich posesji. Tego wszystkiego przedtem nie było. To wszystko ma sprawić, że ta ulica po zrealizowaniu będzie ulicą, która przystaje do naszych aspiracji Bełchatowa w zakresie standardu budowy i utrzymania ulic w naszym mieście. Tutaj widać, że ten teren spodobał się mieszkańcom, taka sypialnia się tworzy, wiele nowych domów powstaje. Tereny okoliczne, rolnicze zamieniane są w tereny miejskie, w taką sypialnię. Jesteśmy w jednej z bardziej prężnych części miasta, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Powstają nowe domy, to wszystko jest ukierunkowane właśnie po to, aby ci mieszkańcy, którzy tutaj inwestują, mieli też komfort funkcjonowania w dobrym skomunikowaniu z centrum miasta, z jego ofertą kulturalną, handlową czy też sportową. Mieszkańcy stale obserwują postęp prac. Potrzebna, oczywiście, że potrzebna, tylko że bardzo wolno idzie. No to wiadomo, gruntowna przebudowa. Tak, ale będzie kiedyś pięknie. A jak ta droga wyglądała wcześniej? Brzydko, kałuże stały, jak się przechodziło, to zawsze opryskany człowiek był. Jak droga, no też była asfaltowa, tak? Z tym tylko, że no może troszeczkę
było gorzej, bo chodniczek był gdzieś mniej więcej tutaj do tego miejsca, może kawałeczek dalej. Dalej już tam później nie było, tylko było pobocze takie, no, strawki. Aha. Było trochę drzew, które teraz są wycięte, które też przeszkadzały w ruchu przynajmniej ulicznym. A oświetlenie? Oświetlenie, tak jak widać na tych starych słupach, było mniej więcej może do połowy drogi. W tej chwili będzie na pewno dalej. Czyli jakby dzielnica się rozwinęła, a infrastruktury brakowało jeszcze. Tak, tak. No i staraniem Urzędu Miasta w tej chwili już będzie to do granic miasta. A mieszkańcom też zależało na tym, żeby tu coś zrobić? No jak najbardziej tak. Ze względu nawet chociażby na to, że jest to osiedle, gdzie jest no dość dużo młodych rodzin. Nawet same dzieci, ścieżka rowerowa, takie rzeczy. W tej chwili już wszystko będzie, a do tej pory tego nie było, nie? No zdarzały się tutaj różne przykre wypadki zimą, nie? Potrącenia pieszych i tak dalej, także no w tej chwili na pewno tego już unikniemy. Całkowita wartość projektu to blisko 8,5 miliona złotych. Dofinansowanie z RPO województwa łódzkiego to ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Przenosimy się w inną część miasta, z którą Bełchatów wiąże duże nadzieje. To tereny znajdujące się przy ulicach Cegielnianej i Czaplinieckiej. Za nami tereny, które w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa przeznaczone są pod strefę przemysłową. Ten teren objęty jest łódzką specjalną strefą przemysłową, więc ma dodatkowy atut w postaci funkcjonowania ulg, które przewidziane są dla stref przemysłowych. W tej chwili trwają prace związane z uzbrajaniem tej strefy, bo tylko takie tereny mają szansę znaleźć potencjalnego wykonawcę. Tutaj realizujemy na tym terenie tej strefy przemysłowej w rejonie ulicy Cegielnianej i Czaplinieckiej uzbrojenie terenu, to znaczy sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Tych sieci jest około 10 km. Robimy to po wygraniu przetargu, bo to normalna procedura w tej chwili obowiązująca w Polsce. Rozpoczęliśmy pracę w ubiegłym roku, w miesiącu wrześniu. Termin zakończenia realizacji tego naszego zadania to jest kwiecień roku przyszłego. Jak wam idzie? Jakieś trudności napotkaliście, nieprzewidziane? Nie, no. Mamy dobrych ludzi, dobry sprzęt, dobrą organizację i w tej chwili wydaje się, że jesteśmy troszeczkę nawet przed terminem, jak gdyby trochę wyprzedzamy te terminy, które sobie zakreśliliśmy. Na pewno ponad 50% robót zostało zrobionych, specjalnie kłopotów nie ma. Będzie dobry teren dla inwestora, ustawny? Według mnie bardzo dobry teren, bardzo dobry teren, blisko właśnie tak jak tutaj wszyscy wiemy tego naszego centrum energetycznego, ale jednocześnie w dobrym mieście, przyjaznym dla przedsiębiorców. Na terenie strefy powstaną też 3 pompownie ścieków i zbiornik retencyjny. Dzięki inwestycji do kanalizacji będą się mogli też podłączyć kolejni mieszkańcy okolicy. Trwają prace związane z infrastrukturą podziemną. Oczywiście jest to realizowane w oparciu o program operacyjny rozwoju województwa łódzkiego. Dofinansowanie w 75%. Cały projekt opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji ten teren, a jest go w jednym miejscu prawie 28 hektarów i z dobrym położeniem, z komunikowaniem przy drogach wojewódzkich i planowanej obwodnicy Bełchatowa, ma szansę przy relatywnie dobrej cenie za metr kwadratowy tych gruntów zyskać szybko potencjalnych inwestorów, którzy zechcą tu w Bełchatowie, w stolicy paliwowo-energetycznej kraju, zainwestować swoje pieniądze i pozostać tu jako czynny przedsiębiorca prowadzący swoją aktywność gospodarczą. Droga wojewódzka 485 właśnie w przebudowie, strefa w budowie. Tu pozostaje do przebudowania taki łącznik pomiędzy drogami wojewódzkimi. Czy także on doczeka się zmiany? Tak, zdecydowanie. Gdy zakończone zostaną inwestycje związane z tymi pracami dotyczącymi infrastruktury podziemnej, zakończy się przebudowa ulicy Pabianickiej w ciągu drogi wojewódzkiej. Przystąpimy do modernizacji tej ulicy, gdyż w części ta ulica jest już zmodernizowana. Chcielibyśmy w takim standardzie również, aby ten odcinek ulicy Cegielnianej się znajdował. On oczywiście będzie istotnym elementem w skomunikowaniu tego obszaru, za który jest za nami.
dziś w programie to wszystko, a w następną środę w Strefie Biznesu pokażemy, jak rozrasta się sieć autostrad w Łódzkiem. Opowiemy też, jak na rozwoju dróg korzysta Stryków. Program powstał we współpracy z miastem Bełchatów w ramach projektu unijnego Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów oświetlenia w osiedlu Politanice, przebudowa ulicy Rzeżewskiego.